Liceum nad Lustrzanym Jeziorem to 495 poziom Backrooms. Opis. Poziom ten składa się z Lasu Dębów Białych z małym jeziorem oraz zapomnianego liceum w jego środku. Las zapętla się i zapętla i zapętla i zapętla, więc podróż w każdą stronę przez dostatecznie długi czas sprawi, że zawsze wrócisz do domu od drugiej strony. Obszar otaczający jezioro wykazuje efekt zniekształcenia rzeczywistości, sprawiając, że jest osiecający przy zwiedzaniu. Osoby zbliżające się na pewną odległość od jeziora doświadczają ekstremalnych halucynacji i rzeczywistości. Wejść do budynku szkoły wędrowcy często stają się uczniami, którzy kiedyś tu przybywali. Niewiele jest wiadomo o tym efekcie, ale opuszczenie budynku zdaje się zabijać ich. Byty. Na tym poziomie nie ma żadnych znanych bytów, społeczności i posterunki. Nie ma już żadnych znanych społeczności ani posterunków na tym poziomie. Wejścia i wyjścia. Wejścia. Drzwi na poziom 464 pojawiają się od czasu do czasu na poziomie 18, o ile pamiętasz. Wyjścia. Jest jedno znane wyjście z poziomu, może być znalezione na dnie Lustrzanego Jeziora. Z uwagi na skutki psychiczne poziomu, opuszczenie go może być ciężkie. Pamiętaj. 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 Pamiętasz, kim zwykle byłeś? Przyjaciół, których zostawiłeś? Pamiętasz promienie słońca na swej twarzy? A wiatr w twoich włosach, kiedy leżałeś spokojnie przy jeziorze? Pamiętasz sale lekcyjne? Klasy, które ignorowałeś, przechodząc przez najlepsze lata swojego życia? Pamiętasz swój pierwszy dzień? Społeczność, którą tworzyłeś dla siebie przez te wszystkie lata? Pamiętasz, jakie to uczucie zostawić wszystko w tyle? Twarze, które mijałeś na korytarzu, których już nigdy znowu nie zobaczysz. Nie chcesz może wrócić do czasów, kiedy wszystko było prostsze? Zanim byłeś obciążony obowiązkami? Pamiętasz, jak to było być wolnym? I cóż, to było na tyle z tego poziomu. Jeśli dotrwaliście do końca, zostawcie po sobie znak komentarzu, łapkę w górę, czy też subskrypcję. Zachęcam Was do wsparcia kanału, oczywiście jest to nieobowiązkowe, ale dzięki temu macie szybszy dostęp do filmów z Backrooms. Na tym miejscu żegnam i do zobaczenia. Na razie.